get the sound effects tape from Rod. Hello, mom? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli sławni. Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć Johnny'ego Deppa, więc to o nim będzie dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Zostawcie też suba i wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Zanim Johnny Depp został jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów na świecie. Zanim wcielił się w rolę Jacka Sparrowa w Piratach z Karaibów. Zanim chciał zostać gwiazdą rock'n'rolla. John Depp urodził się 9 czerwca 1963 roku w Owensboro w Kentucky jako najmłodszy z czwórki rodzeństwa. Jego matka była kelnerką, a ojciec inżynierem. Rodzina Deppów często się przeprowadzała i mieszkali w ponad 20 różnych miejscach, zanim osiedlili się na Florydzie w 1970 roku. Kiedy Johnny miał 12 lat, dostał od mamy gitarę i zaczął grać w różnych zespołach rockowych. Johnny od małego marzył, żeby zostać gwiazdą rocka. Kiedy miał 15 lat, jego rodzice rozwiedli się, a jakiś czas później jego matka ponownie wyszła za mąż. Johnny powiedział, że jego ojczym był dla niego inspiracją. Rok po rozwodzie rodziców rzucił szkołę, żeby rozpocząć karierę muzyka rockowego. 2 tygodnie później próbował wrócić do szkoły, ale dyrektor powiedział mu, żeby podążał za marzeniami. Grał w zespole The Kids, który odniósł niewielki lokalny sukces. Pojechali do Los Angeles z nadzieją na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Niestety rozstali się, zanim udało im się znaleźć wytwórnię, która byłaby nimi zainteresowana. Depp przez jakiś czas współpracował z zespołem Rock City Angeles i pomógł im napisać piosenkę. W 1983 roku poślubił Lori Allison, siostrę gitarzysty z jego zespołu. Podczas małżeństwa ona pracowała jako wizażystka, a on parał się wielu prac dorywczych, w tym telemarketera. Żona zapoznała go z Nicolasem Cage'em, który doradził mu, żeby spróbował swoich sił w aktorstwie. Tak też zrobił. Pierwszym filmem, w którym wystąpił, był horror z 1984 roku, Koszmar z ulicy Wiązów. Rok później wystąpił w Wakacje w kurorcie i rozwiódł się z żoną. Następnie Depp wystąpił w filmie Pluton oraz otrzymał rolę w serialu 21 Jump Street, dzięki której zyskał dużą popularność wśród młodzieży pod koniec lat 80. No a resztę historii już znacie, bo to jest Zanim byli sławni.